Witam, tu Wojtek Żeliński. A teraz wezmę się za odpowiadanie na wasze pytania. Okay. Pierwsze pytanie. Czy naprawdę widziałeś pumę? Myślę, że wszystko już szczegółowo opisałem na tym filmiku, który widziałeś wczoraj, przedwczoraj i pewnie z dwa dni wcześniej. Cała Polska wtedy o tym mówiła, no i dałem się nabrać. Czyli nie widziałeś tej pumy, tylko dałeś sobie wmówić, że widziałeś pumę? Prawdopodobnie tak. No, wydawało mi się, że ją widziałem, chociaż dzisiaj no, myślę, że nie mogłem jej widzieć. Okej, okay, przejdźmy do spraw sportowych. Mieliście być rewelacją sezonu, a niestety nawet nie weszliście do playoffów. Dlaczego? To jest pytanie od Patryka. No to, drogi Patryku, pytanie jest proste, a odpowiedź złożona. Mieliśmy 22 mecze, w których nie ugraliśmy wystarczającej liczby punktów. To jest chyba najprostsza odpowiedź, a gdyby tak rozkładać wszystko na jakieś tam szczegóły, no to nie wiem, czy mamy taką pojemność dysku na kamerze. Dużo, dużo sytuacji zadecydowało o tym, że nie weszliśmy do playoffów. No i łatwiej jest, można powiedzieć, że po prostu przegraliśmy mecze, które wystarczyło wygrać. No, nie, po prostu najprościej. No, nie ugraliśmy takiej liczby punktów, jaka była potrzebna. Trochę w uzupełnieniu tego poprzedniego pytania. Pytanie od Pauliny. Co masz do powiedzenia kibicom po zakończonym sezonie zasadniczym? Także no, odpowiadam tu dla Pauliny, czy do kibiców? No nie wiem, może odpowiem... Co masz do powiedzenia kibicom, więc chyba obliczbym nogi. Dobra, no nie wiem... Pewnie kibice liczą, że będę ich przepraszał. No, nie zamierzam się tu sam obiczować. No, jestem przegranym tego sezonu tak samo jak moi koledzy. Uznaję to za dużą porażkę, no ale znowu no, mamy na szczęście taki zawód, że jeżeli my popełnimy błąd, to nikt nie zginie. No, nie jesteśmy lekarzami, pielęgniarkami. Stało się, nie weszliśmy do playoffów, ale świat się nie zawalił. My żyjemy dalej. Może każdy z nas wyciągnie wnioski z tej porażki i będzie lepszy. No, był Chatów w zeszłym roku, nie wszedł do czwórki, też to była dla nich porażka. Każdy z tych siatkarzy gra, niektórzy grają lepiej, niektórzy gorzej. Myślę, że my też sobie poradzimy z tym piętnem. Pytanie od Agaty. Co miały drużyny z Olsztyna, Radomia, Warszawy czy Kielc? Czego zabrakło wam? Będziemy się poprawiać. No najprościej to można powiedzieć, że mieli lepszych zawodników od nas, mieli jakąś tam jakość... Po prostu grali lepiej i uzbierali więcej punktów. No, dużo by też można opowiadać, co oni mieli, czego my nie mieliśmy. No, tu jest bardzo prosta odpowiedź. No, po prostu mieli punkty, które sobie sami wywalczyli, a nam ich zabrakło. Pytanie troszeczkę przewrotne od Gosi. Najszczęśliwszy moment w tym sezonie? Dużo tych szczęśliwych momentów nie było. Aczkolwiek coś tam się wydarzyło. No, chyba mecz w Olsztynie, no, to był taki nasz... Nie wiem, jedyny taki chyba występ, którego wszyscy się spodziewali, że będziemy częściej taki poziom prezentować. Udało nam się tylko w Olsztynie zagrać taki naprawdę super ekstra mecz. I myślę, że to był najszczęśliwszy moment. Pytanie od Marty. Czy bierzesz pod uwagę to, aby pozostać w Lotosie Treflu na przyszły sezon? No, oczywiście. No, mimo, że kończy mi się kontrakt, to rozważę każdą propozycję, ale... Pierwszą to tą od Lotosu, jeżeli oczywiście taka będzie. Tutaj też troszeczkę nawiązując do twojej przyszłości i przeszłości. Tomek, jesteś mocno związany z Radomiem. Czy chciałbyś kiedyś z powrotem zagrać w tym mieście? Tak, drogi Tomku, tak. No, nigdy tego nie ukrywałem, że do Radomia mam największy sentyment. Stamtąd pochodzi moja żona, tam się dziecko urodziło. Tam... Stawiałem pierwsze kroki w tej seniorskiej siatkówce i też nigdy tego nie ukrywałem, że kiedyś do Radomia chcę wrócić, aczkolwiek nie wiem, czy to już będzie w przyszłym sezonie, czy może za dwa, a może też się zdarzyć tak, że nigdy tam nie zagram. I jeszcze nawiązujące kolejne pytanie do tego od Darii. Gdzie chciałby pan siebie widzieć za 10, 15, 20 lat? Za 10, 15... 20. 20. Za 10, no to będę miał 36 lat, to chciałbym się widzieć jeszcze na boisku. Za 15 lat będę miał 41, to chciałbym się widzieć gdzieś na jakimś, w ciepłym kraju, wylegującego na plaży. A za 20 lat będę miał 46, to myślę, że będę mógł siebie widzieć na weselu swojego syna. Okej. Okay. Krzysztof pyta o reprezentację. W zeszłym roku byłeś powołany do szerokiej kadry Polski. Czy w tym roku liczysz na powołanie?
Rozumiem, że pytanie Krzysztofa jest mocno ironiczne, a moja odpowiedź będzie poważna, nie liczę na powołanie. Pytanie od Moniki. Czy masz jakiś rytuał przedmeczowy? Jeżeli tak, to jaki? Tak, tutaj mi koleżanka Ania podpowiada, tańczę hakę na molo w Sopocie, jeżeli mam taką okazję. Jeżeli rugbyści z Lechii Gdańsk dopisują, bo bez nich to bym się nie mogło odbyć. A co do takich poważnych rytuałów, to nie mam chyba żadnych. No, po prostu mam normalny dzień jak meczowy. Tam śniadanie o danej porze, obiad o danej porze. Jak jesteśmy na wyjeździe, to jeszcze jakieś wideo, ale jakiegoś tam specjalnego rytuału swojego nie mam. Okej. Julia pyta o twój wolny czas. Czym się zajmujesz w wolnym czasie i jakie masz plany na wakacje? W wolnym czasie no to bawię się i wychowuję swoje dziecko. To mi głównie zabiera swój czas. A jaki mam plan na wakacje? No chciałbym odpocząć. Ktoś by mógł powiedzieć, że nie zmęczyłem się w tym sezonie, bo nie wszedłem do playoffów. Aczkolwiek tych treningów trochę było. Przesyt siatkówki jest już dosyć duży, ale to jest normalne na tym etapie sezonu. Tym bardziej, jeżeli się grało takie cele, jakie sobie sami zapewniliśmy. I po prostu chciałbym odpocząć. Jakichś konkretnych planów nie mam. Natalia pyta, Facebook czy Twitter? Nie wiem, mam konto i na Facebooku, i na Twitterze, ale ani na jednym, ani na drugim nie jestem jakoś tam strasznie aktywny. Na Facebooku kontaktuję się zazwyczaj ze znajomymi, z którymi nie mam okazji widzieć się czy rozmawiać na co dzień. Nie mam okazji się z nimi spotykać, więc po to mi jest ten portal. A Twittera mam po to, że obserwuję kilku tam ludzi mniej lub bardziej popularnych, ale mających jakieś takie coś do powiedzenia, czy akurat w tym przypadku do napisania, co mnie interesuje. Okej. Kasia pyta, kto jest twoim najlepszym kolegą z drużyny? Uważaj, żeby nie podać. No właśnie, nie wiem. No. Z Pawłem Mikołajczakiem jestem w pokoju, także mogę powiedzieć, że on jest moim bardzo dobrym kolegą, bo już trzeci rok z rzędu jesteśmy razem w pokoju, aczkolwiek no, poza halą częściej się spotykam z chłopakami, którzy też mają dzieci. No i ostatnie pytanie, już zupełnie na koniec ode mnie. Kto ma być następnym przepytanym przez kibiców? Nasz medialny rekin, Maciek Zajder.